W Wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyła się promocja przekładu dzieła Franza Schulza pod tytułem Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego. Pokaźna książka autorstwa niemieckiego pisarza pochodzi z 1907 roku. Pisana była w języku gotyckim, zatem jej czytanie sprawiało spore trudności. Najnowszego i jedynego tłumaczenia na język polski podjęli się Wawrzyniec Sawicki oraz Wojciech Szreniawski, a promocja tłumaczenia odbyła się właśnie w sali muzeum. Jest to poważna skarbnica wiedzy na temat historii powiatu wejherowskiego i puckiego. Myślę, że każdy baczny czytelnik znajdzie tutaj wiele ciekawych szczegółów, chociaż oczywiście zalecam czujność przy czytaniu tej lektury, ponieważ jest ona pisana przez autora niemieckiego w 1907 roku, a więc jego stosunek do kaszubszczyzny, jakby do spraw kaszubskich jest tutaj zdecydowanie dla nas, może nie bolesny, ale kontrowersyjny. Dlatego, że we wstępie tłumaczymy, że jest to po prostu tłumaczenie dzieła, pod którym my jako wydawcy się nie podpisujemy. Natomiast przede wszystkim wartość tego jest taka, że autor tej publikacji korzystał ze źródeł, które dzisiaj już nie istnieją. Redakcji merytorycznej dzieła podjął się dr Radosław Biskup, zaś redakcji językowej dr Emil Jakubicka. Koordynatorem projektu realizowanego m.in. przez muzeum jest Radosław Kamiński oraz Tomasz Żmuda-Trzebiatowski. Książkę wydano w nakładzie 600 egzemplarzy, które w cenie 60 zł nabyć można w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.